finałowej. Kamil Stoch na 28 miejscu. Adam Małysz, najlepszy z biało-czerwonych. No on jest na miejscu 21. Traci 32,6 punktu do prowadzącego po pierwszej serii Tomasa Morgensterna. 21 punktów około potrzebuje Adam do tego, by wskoczyć na podium. Mówię tutaj o trzecim miejscu. Na trzecim miejscu jest Manuel Fettner, który ma 129 punktów i Fettner traci 11,5 punktu do prowadzącego Tomasa Morgenstern'a. Czterech Austriaków na czterech pierwszych miejscach. Teraz seria druga, 126,5 metra Stefana Hocke. On zajmuje 31 miejsce, bowiem 31 skoczków będziemy oglądać w serii finałowej, a to z tego prostego względu, że Martin Schmidt i Stefan Hocke mają identyczną liczbę punktów, zajmują ex aequo 30 i 31 miejsce.